Poléti lalek zgwałcili na stole. Ciało pocięli, utopili w rosole. Milicja ich szukała przez 4 lata. Wreszcie ich dopadli, Polek wydał brata. Powiedział, że to lalek spał stole. Chodził sobie dalej, Polek po wolności, lecz nie uszedł Bożej sprawiedliwości. Dora miała AIDS, on o tym nie wiedział, nie minęło 5 lat, na cmentarzu leżał, stosuj prezerwatywy, a będziesz żywy! No i słuchajcie, to był jedyny niepowtarzalny patycak. Grzesiu, Grzesiu z Poznania. A jeszcze raz powiedz na mnie Grzesiu i masz pierdol po koncercie. Wiedziałem, że miałem na sprawie. Grzesiu, 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 Grzesiu. Mam na odtapnięcie. Dla was, którzy myśleli, że jestem takim sobie prostakiem i chamem, mam jeszcze na zakończenie coś, co świadczy o tym, że w gruncie rzeczy mam duszę wrażliwą, delikatną, emocjonalną i poetycką. Napisałem mianowicie specjalnie na tę okazję przygotowany wiersz pod tytułem Jadę do Pieńska, ale nie przejmujcie się, jest on bardzo krótki. Jadę do Pieńska. Problemy liczne, psycha w rozsypce, decyzja męska, jadę do Polski.